Dzień dobry. Maliny naturalnie występują w stanie dzikim na obszarach prawie całej Europy i północnej Azji. 100 gram produktu zawiera 50 kilokalorii, 12 gramów węglowodanów, w tym około 4 gramy cukrów, około 1 gram białka, śladowe ilości tłuszczu oraz 6,5 gram błonnika. Maliny zawierają kwasy organiczne, cytrynowy, jabłkowy, salicylowy oraz wiele witamin. Witaminę A, witaminy z grupy B oraz witaminę C, D i K. Składniki mineralne, takie jak fosfor, magnez, potas, wapń, sód i żelazo. Liście malin są bogate w garbniki, flawonoidy i kwasy fenolowe, dzięki czemu mają właściwości moczopędne, przeciwbakteryjne, a ponadto poprawiają przemianę materii. Owoce te swój kolor zawdzięczają barwnikom antocyjanom, które korzystnie wpływają na pracę układu odpornościowego, wzmacniając naturalną ochronę organizmu. Za właściwości prozdrowotne malin w głównej mierze odpowiadają antyoksydanty reprezentowane przez polifenole, a także witaminy A i C oraz karotenoidy. Na szczególną uwagę zasługuje należący do kwasów fenolowych kwas elagowy, który wykazuje działanie przeciwnowotworowe i przeciwwirusowe. Z kolei błonnik pokarmowy oraz śluzy zawarte w owocach wpływają korzystnie na regulację perystaltyki jelit i zapobiegają zaparciom. Maliny mają wysoką zawartość witaminy C, wspierającej nie tylko odporność. Jest ona przeciwutleniaczem, który wspiera organizm w walce z wolnymi rodnikami. Inne ważne składniki o podobnym działaniu w malinach to zeaksantyna, beta-karoten i luteina. Owoce te dzięki właściwościom przeciwutleniającym obniżają ciśnienie tętnicze krwi i zapobiegają dysfunkcji śródbłonka naczyń krwionośnych, co dowodzi ich właściwościach prozdrowotnych oddziałujących na układ sercowo-naczyniowy. Produkt ma niski indeks glikemiczny, zawiera jednak więcej niż 10 g węglowodanów na 100 g produktu. Dlatego nie jest zalecany dla osób z cukrzycą. Ze względu na dużą zawartość salicylanów w malinach, ostrożność z ich spożywaniem powinny zachować osoby cierpiące na nadwrażliwość na salicylany. Maliny to popularny składnik soków, syropów, dżemów i galaretek. Stanowią także cenny dodatek do jogurtu czy musli.